a bungalow, I'm so happy in the jungle, I refuse to go. Don't want to bright light bulbs, doorbell, landlord, I make it clear. No matter how they cold feel, I'll stay right here. I look through a magazine, the missionaries wide concealed. Hard to see what happened. I see how people who are civilized function with all. Co to? Będziemy tuż. Co to? Na pewno. Nie możemy iść dalej, musimy się zatrzymać. Garza ma problemy z sercem. Potrzebuje lekarstwa. Inaczej może tego nie przeżyć. Nie ruszę się stąd, póki nie dostanie jakichś środków medycznych. Nie mam przy sobie odpowiednich lekarstw. Inaczej nie byłoby problemu. Jeśli masz jakieś steampaki, prosiłabym o nie. Ja... Normalnie nigdy bym na to nie pozwoliła, gdyby sytuacja nie była tak poważna. Jeśli myślisz, że to najlepsze rozwiązanie, to zrobimy to. Mam nadzieję, że nie popełniasz błędu. Nie mamy lekarstw, ale jest coś innego, co może na razie pomóc. Jeśli to mi pomoże, to zażyję. Ufam pani, doktor. Ja? Cóż, gdybyśmy nie byli teraz w niebezpieczeństwie, zasugerowałabym coś innego, ale to powinno ci na razie pomóc. Dziękuję. To niedobra pora na rozmowę. Czuję się lepiej, ale nie na tyle, żeby się do czegoś nadawać. Przepraszam. Musimy iść dalej. Nie możemy się teraz zatrzymać. Musimy iść dalej. Co to?
Co to? Co to? Na pewno?
co to? Będzie... To nie pułapka natury. Cywile mają natychmiast iść na górę. Co to? Natychmiast mnie wpuścić. Przykro mi, proszę pani, ale cywilom... Jestem Paladyn Bale. Czego ci trzeba, cywilu? Widzę, że próbujesz przemówić mi do sumienia. Masz pecha, że go nie mam. Powiem ci tyle. Strzelamy z wielkich spluw do wielkich mutantów, żeby tacy ludzie jak ty mogli spać spokojnie w nocy. Oczywiście, ale najpierw musisz zdobyć pozwolenie od starszego Lyonsa... Ale nie widzę takiej możliwości. Więc ruszaj. Stoisz przed Cytadelą, kwaterą główną Bractwa Stali. Oddział specjalny zabezpieczający stolicę. Nie. Supermutantom, cywilom i komiwojażerom wstęp wzbroniony. A którym z nich jesteś? W ruinach miasta jest ich jak mrówków. Obleźli w zasadzie cały Waszyngton. Zrób sobie i nam przysługę i trzymaj się tak daleko od tego miejsca, jak to tylko możliwe. To zła okolica dla cywili. Niech stal będzie z tobą. Lyons! Wiem, że tam jesteś! Wiem, że mnie słyszysz! Natychmiast otwieraj te cholerne drzwi! Czego ci trzeba, cywilu? Tak, masz prawo wstępu. Ale i tak mi się to nie podoba. Ty też nie. Niech stal będzie z tobą. Wszelkie pytania proszę kierować do Paladyna Bella. Nie zakłócaj pracy jednostkom ochrony. Nie możemy się teraz zatrzymać. Musimy iść dalej.
że tu jesteś. Co mogę dla ciebie zrobić? Nie patrz na mnie z góry, Lyons. Nie mam gdzie się zwrócić. Musisz nam pomóc. Projekt oczyszczenie został przejęty. Tak, to nie świadczy. Będzie w tamtej okolicy. Możesz nam podać więcej szczegółów? Enklawa. Zaatakowali projekt oczyszczenie. James nie żyje. Może ich być więcej. Nie wiem, musicie coś zrobić. Wygląda na to, że nasze obawy się potwierdziły. Edison, przykro mi, że tak się stało. Żałuję, że czegoś nie zrobiliśmy. To coś zróbcie! Oni zajęli oczyszczalnik, Lyons. Nie można pozwolić na to, aby go kontrolowali. To nie w porządku. No już uspokój się. Wiesz równie dobrze jak ja, że ten oczyszczalnik nie działa. Dla nich jest bezużyteczny. Może czas wreszcie odejść. Nie masz racji. James znalazł rozwiązanie. Wiemy już, jak uruchomić projekt. Czy wiedzą o tym ludzie z enklawy? Nie, nie sądzę. Nie wiem. Po prostu nie wiem już, co się dzieje. W porządku, będzie dobrze. Jest syn Jamesa. Widzę pewne podobieństwo. Tak. On wie, czego potrzebujemy. Komputer Voltec, coś do lokalizacji sprzętu. Proszę, pomóż mu. Dobrze zatem. Poskładajmy to wszystko w jedną całość. Witaj. Masz sekundę? Słucham. Ja muszę odpocząć. Położyć się albo coś, to po prostu zbyt wiele. Rothschild powinien ci pomóc, ale nie zapominaj, że jest z Bractwa. Nigdy im nie ufałam. Uważaj, co im mówisz. Kłopoty to twoja specjalność, prawda? Witaj w Cytadeli. Niewielu cywilów oglądało to miejsce. Porozmawiaj ze skrybą Jamieson. Jest naszym archiwistą. Będzie chciała się dowiedzieć, co udało ci się znaleźć. Spędza większość czasu w archiwach. Znajdziesz je w okręgu A, obok wielkiej sali. Paladyn Gany uczy wszystkich nowicjuszy posługiwać się pancerzem wspomaganym, ale dopiero, kiedy przejdą rygorystyczny reżim ćwiczeniowy. Biorąc pod uwagę to, co się stało, mój ojciec może dać ci specjalne pozwolenie, ale musisz go o to poprosić. Czytałam raporty, widziałam pierwsze skany, ale jakoś nie mogę uwierzyć. Myślałam, że te transmisje pochodziły ze starych nagrań. Nie sądziłam, że enklawa zjawi się tu osobiście. Ale nie przejmuj się. Będziemy gotowi na wszystko, czego spróbują. Jutro poprowadzę dumę, żeby ich rozwalić. Jeśli mój ojciec się zgodzi. Udało ci się ich zobaczyć. Wiesz więc tyle, co my. Co mam jeszcze powiedzieć? Jeśli zdołamy się dowiedzieć, skąd przybywają, może uda nam się ich powstrzymać. Jeżeli nie... Jest najlepsza w Bractwie. Sama elita. Nikt do nas nie wstępuje bez mojej zgody. Uważaj na siebie. Składam ci kondolencje. Twój ojciec był dobrym człowiekiem. Śmiem twierdzić, że wiem o nich więcej niż ktokolwiek inny. A przynajmniej na tyle dużo, aby stwierdzić, że stanowią największe zagrożenie, z jakim stołeczne pustkowia musiały się kiedykolwiek zmierzyć. Widzisz, Bractwo Stali stawiało już czoła enklawie. A było to ponad 30 lat temu w Kalifornii. Wtedy ich przywódcą był prezydent Richardson. Teraz musimy zmagać się z tym całym Edenem. To bez znaczenia. Obecnie, tak jak i przedtem, ich celem jest uzyskanie kontroli nad całymi pustkowiami. Pod pozorem przywracania porządku niszczą wszystko, co stanie im na drodze. Obawiam się, że śmierć twego ojca to jedynie początek całej sprawy. A uwierzysz, jak powiem ci, że nie? To doprawdy żałosne, biorąc pod uwagę, że walczymy z tymi obrzydlistwami prawie 20 lat. Przez cały ten czas udało nam się jedynie oddalić to zagrożenie. Powstrzymać ich, żeby nie pozajmowali wszystkich skupisk ludzkiej aktywności w tej okolicy. Sęk w tym, że tak naprawdę nic o nich nie wiemy. Ani tego, skąd pochodzą,
ani dlaczego w ruinach Waszyngtonu aż się od nich roi. Teraz wszyscy wylądowaliśmy tutaj, ukryci w naszej cytadeli. Kończą nam się zapasy, brakuje żołnierzy. To wystarczy, żeby starzec taki jak ja poczuł się zmęczony. Bractwo to stara organizacja, założona tuż po wojnie. My jesteśmy jedynie jej częścią. Co dokładnie chcesz wiedzieć? Bractwo rozpoczęło działalność na zachodnim wybrzeżu. Jego siedziba wciąż tam jest. My zostaliśmy wysłani do tego miejsca wiele lat temu. Prawdę mówiąc, w Bractwie Stali od dawna trwa walka zarówno tu, jak i w głównej siedzibie. Honor, prawda, odwaga. Obawiam się, że te cnoty nie mają już takiego znaczenia w dzisiejszych trudnych czasach. A, czyli o to tak naprawdę ci chodziło, prawda? Nasze rozkazy dotyczyły pozyskania każdej zaawansowanej technologii z tego rejonu. Tak też zrobiliśmy, starając się ze wszystkich sił. Jednakże, gdy zdałem sobie sprawę ze skali zagrożenia, jakie niosą ze sobą supermutanci, poczułem się odpowiedzialny za tych ludzi. Musiałem im pomóc w walce z tymi szkarctwami. Niestety, przełożeni z zachodniej części kraju nie zgodzili się z moją oceną sytuacji. Ich zdaniem zbytnio się przywiązałem do miejscowej ludności. I mieli rację. Tak czy inaczej, nadejście enklawy zmienia wszystko. Odkąd przybyliśmy, minęło ponad 20 lat. Prawie tyle samo trwa nasza walka o utrzymanie w ryzach i wybicie supermutantów. Mam paskudne przeczucie, że po nadejściu enklawy supermutanci będą stanowić jeden z drobniejszych problemów. Niech i tak będzie. Co jeszcze chcesz wiedzieć? Niech i tak będzie. Biorąc pod uwagę okoliczności, tak. Takie przeszkolenie byłoby dla ciebie korzystne. Porozmawiaj z Ganym w Baileju. Przeszkoli cię w korzystaniu z pancerzy wspomaganych. Nie obawiaj się, dam mu znać, że masz moją zgodę. Znajdziesz go w Baileju. Dam mu znać, że masz moją zgodę. Niech stal będzie z tobą! Witaj. Odejdź, przez ciebie dostanę baty. Co? Przepraszam, jestem tylko nowicjuszem. Co? Przepraszam, jestem paladyn Gany. Chyba nie byłby zadowolony, gdyby zauważył, że rozmawiam z kimś obcym. Ale ciągle nie znaleźliśmy ich kwatery głównej. Tak mi się zdawało. Witaj.
Jest jakiś problem z chłodnicą. Nie wiem, o co chodzi, ale zajmę się tym. Oddałbym wszystko, żeby dostać jeden z tych helikopterów enklawy. Cały ten czas zbieramy technologię, a przy enklawie wyglądamy jak jaskiniowcy. To nie do zniesienia. Wygląda na to, że żołnierze enklawy... Pozdrawiam cię. Honorując zwyczajową gościnność oraz słowa Nestora Lyonsa, witam cię w Cytadeli. Jestem gwiaździsty paladyn Cross, stróż arm i seneszal starszego Lyonsa. Miałam też zaszczyt poznać twojego ojca. W czym mogę ci pomóc? Tak, podobnie jak ciebie. Dawno temu pomagałam bronić oczyszczalnika wody przed hordą supermutantów. Gdy twój ojciec odszedł, eskortowałam was do Megatony. To był szlachetny człowiek. Wiadomość o jego śmierci bardzo mnie zasmuciła. Ale z tego, co słyszałam, umarł z honorem. Zginął za ciebie. Modlę się, żeby moja śmierć również się do czegoś przyczyniła. I tak oto nasze czyny żyją dalej poprzez naszych synów i córki. Wspominaj go ciepło, opowiadaj jego historię i kontynuuj jego dzieło, a będzie żył w tobie. Ale muszę zadać ci trudne pytanie, jeśli pozwolisz. Eskortowałam twojego ojca przez pustkowia. Tylko tak mogłam pomóc w jego planach zapewnienia ludziom czystej wody. Chciałabym prosić o zaszczyt towarzyszenia ci w kontynuacji jego dzieła. W takim razie udam się z tobą i będę na twoje rozkazy. Nie muszę chyba wyjaśniać tego dziecku Jamesa, ale nie jestem twoją służącą. Jeśli nie spodoba mi się ścieżka, którą obierzesz, powrócę tutaj. Teraz ruszajmy. Zniszczmy enklawę i wykonajmy misję twojego ojca. Witaj. Zacznę może od tego, że przykro mi z powodu twojej straty. Znałem twojego ojca wiele lat temu. Ten świat stracił jednego z ostatnich wizjonerów. Nie ma o czym mówić. Doktor Lee wyjaśniła twoją sytuację. Musisz znaleźć jakiś sprzęt Voltek. Na pewno? Podejrzewam, że to może być strata czasu. W każdym razie Bractwo nie posiada takiego urządzenia. Ale może istnieć sposób na ustalenie lokacji jednego z nich. Być może. Obawiam się, że nie mogę pomóc ci bezpośrednio. Wieści, które przyniosła dr Lee, wymagają mojej obecności gdzie indziej. Mogę jednak dać ci dostęp do starego przedwojennego komputera Voltek, który może zawierać potrzebne ci informacje. Znajdziesz terminal w archiwum. W okręgu A. Nie ma za co. Jeśli potrzebna ci dalsza pomoc, może... Tak? Czego potrzebujesz? Cytując Nestora Tace, dobrze wyposażony brat dobrze wypełnia swe obowiązki. Członkowie Bractwa już podczas nowicjatu szkoleni... Dobrze, będę cię osłaniać. Będę czujna. Czy czegoś ci trzeba? Oddałbym wszystko, żeby dostać... Tak? Prowadź. Jeden z tych helikopterów enklawy. Czy czegoś ci trzeba?